W poprzednim odcinku przyniosłem się na stałe do nowego Palionowa. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jestem dzisiaj w moim nowym domku, który już wczoraj widzieliście na odcinku tutaj z nowego Palionowa. No bo ja jestem mega dumny z tego domku i w ogóle z tego, jak wygląda ta wioska. To jest coś pięknego, coś takiego pięknego. I z tej okazji, jako że mamy nowy domek, mamy nowe możliwości, chciałbym zrobić bardzo duży krok naprzód. Pewnie oglądacie mnie już niektórzy z was prawie rok, pewnie od 10 stycznia, wiecie, że na większości filmów miałem czapkę na głowie. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem skorzystać z tego, że dostałem nową paczkę i zmienić czapkę. Więc uwaga, oficjalnie zakończymy żywotność tamtej czapki, rozpoczynamy nową, prawda, białą czapeczkę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, rozpoczynamy odcinek. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wrócimy z powrotem do Palionowa, tamtego poprzedniego. O, tu ta szapka musi mi się tak jakoś poukładać na tej głowie, muszę się przyzwyczaić do niej. Ale wrócimy sobie do poprzedniego Palionowa, ponieważ jestem ciekaw, jak mój klon sobie daje tam radę. Tylko, jak wiecie z poprzedniego odcinka, jest tam niebezpiecznie. Jest kopuła wielka szklana, przez którą nie można, znaczy można przejść, ale nie powinno się przechodzić bez specjalnych skafandrów i tak dalej, ponieważ przydałoby się mieć coś, co po prostu sprawi, że będziemy ochronieni, no bo nie wiadomo, co się dzieje z ludźmi, którzy są w tamtej wiosce i nie mają tego skafandra, więc my musimy się przebrać koniecznie, więc uwaga, ja teraz robię szybkie cięcie, żeby się przebrać, uwaga, 3, 2, 1 i jesteśmy już przebrani w strój radioaktywny, dzięki czemu będziemy mogli się dostać na Palionowo, stare, przejść przez tą kopułę, zobaczyć, co tam w środku jest. Jak widzicie, został tutaj mój strój, ale dlatego, że jest zdezynfekowany, więc może tutaj być, ale jak widzicie, mamy tylko takie itemki słabe, więc tu, no nie wiem, jak będziemy walczyć, co jest? Dlaczego nie mogę zamknąć drzwi? Dlaczego nie mogę? Słuchajcie, dzieją się tu rzeczy straszne. Nie wiem, dlaczego nie mogę zamknąć drzwi do mojego domu. A to mogę otworzyć? Mogę otworzyć. Dlaczego drzwi nie mogę zamknąć? Dobra, nie wiem, trudno. Mam nadzieję, że nikt mi się nie włamie. Dobra, lecimy w takim razie do Palionowa starego, zobaczyć, co tam się takiego wydarzy. Słuchajcie, ponieważ nie powiedziałem na początku odcinka, możecie zostawić koniecznie łapkę w górę, jakąś, nie wiem, solidną łapeczkę w górę. Myślę, że takie. O kurczę, dobra, jakaś cofka była serwerowa, coś mi się wydaje, bo mnie teraz cofło za ten. W każdym razie, o czym ja mówiłem, o łapka w górę. Możecie zostawić, myślę, że spokojnie takie 2,5 tysiąca dacie radę wbić, mi się wydaje, jesteście mocnymi zawodnikami. Dlaczego ja nie mam w ogóle moich mocy? To, że nie mam na sobie tego, jak to się mówi... O nie. A dobra, wschodzi słońce dopiero, dlatego może nie mam mocy. Dobra, czyli musimy iść sobie na spokojnie. Póki co, no niestety, nie mamy mocy, ale poczekam, jak będziemy mieli, to tam podlecę na szybko. Ale póki co musimy dać sobie radę tak, jak dajemy sobie radę. No proszę słońce, zejdź szybciej. Dodatkowo możecie wbić na linki w opisie. Oczywiście zapraszam was do Chef Shopu, tam możecie sobie kupić co tylko chcecie, jakąś, nie wiem, cokolwiek po prostu. Możecie wbić, zobaczyć, co tam jest i po prostu kupić to, co chcecie. O, już możemy latać, więc ja bym... sobie poleciał? Dlaczego nie mogę polecieć? Ej, dobra, tu się rzeczy dzieją straszne na tym serwerze, dobra. Mam nadzieję, że teraz już dolecimy sobie tam bezproblemowo i bez kłopotów żadnych. Dobra, jesteśmy już tutaj po drugiej stronie, jest ten grzybowy teren, okej. I uwaga, okazuje się naszym oczom kopuła. I z tego, co tutaj widziałem przed odcinkiem, jak sobie przyszedłem, to tam jest specjalne wejście, żeby wejść do środka. Mam nadzieję, że nam się to uda. No teraz tym skafandrem, który mamy, no to ja się czuję na pewniaczku wjeżdżamy, no bo co? Tylko to, co tutaj zobaczymy, to ja się boję, co to będzie. Boję się, co tu mogę zobaczyć, no ale dobra. Wchodzimy tu. O kurczę, tam... Nie, są drzwi, dobra, są drzwi następne. Tu, zamykamy to, tu się trzeba zdezynfekować, słuchajcie. Zamyknęło się, dobra, uwaga. Dezynfekcja. Dobra, i uwaga. Już skończyło. Przechodzimy dalej, dobra, jesteśmy w środku. Uwaga. Ja nie mogę, jaka akcja. Jesteśmy w środku tego... tej kopuły tak naprawdę, no nie wiem, to jest stare Palionowo, ale tu w ogóle drzew było mnóstwo, dlaczego one wszystkie wymarły? Jak to się stało? Tam jakiś creeper wybuchł. Co jest grane? Tam jest mój klon, dobra, tam jest mój klon, czekajcie, pójdziemy tam do niego, czekajcie, skradam się powoli. Ale dobra, jestem daleko jeszcze od niego, on sobie stoi normalnie, ale co się z nim stało, dlaczego on jest taki zielony? Co jest grane? Boję się tam podchodzić do niego, ale patrzy się na mnie normalnie, patrzy się na mnie skubany. Co jest grane? Dobra, czekajcie. Podejdziemy do niego. Halo, klon? Halo? Halo, klon? Klon, co ty robisz? Klon? Co jest? Co jest? Co ci się dzieje? Co ci się stało? Pomóż. Nie zbliżaj się do mnie. Pomóż, proszę. Nie zbliżaj się do mnie. Nie.
Nie, zostaw. Nie, zostaw mnie, proszę, nie zbliżaj się do mnie. Co się stało z moim klonem? Co jest nie tak z tą? Nie, proszę, zostaw mnie. Co jest? Ale dlaczego tak ci jest źle? No widzę w sumie dlaczego, ale. Spójrz. No widzę, że tu jest trucizna. Pomóż. Kurczę, ale stań w miejscu, stań w miejscu. Stań w miejscu, stary, wyrosły ci nowe głowy. Masz z przodu, z boku, z tyłu masz w ogóle taką, jaką miałeś wcześniej z przodu? Co jest grane, to jest straszne. Ała! Kaktus tu był jakiś radioaktywny. Nie, niestety nie mogę ci pomóc, nie mogę ci pomóc. Ale co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co? Kurczę! Żyj, żyj! Proszę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dlaczego? Strasznie tu jest. Dlaczego stąd nie wyszedłeś? Co się dzieje w nocy? Nie wiesz, co tu się dzieje w nocy. Nie umiem. Nie umiem. Wpadłem gdzieś. Co tu się dzieje w nocy? Co? Gdzie ty jesteś? Ale wpadłem, nie mogę stąd wyjść. Proszę. Dobra, ja przynajmniej wiem, jak tam zejść, to ja tam zejdę do ciebie. Proszę. Dobra, dobra, spokojnie, ale. O nie, stary, tu jest problem mały. Proszę. Ale dobra. Udało się przejść. Ło, patrz, jak jest torturowany. Dobra, czekaj, czekaj. Proszę. Dobra, mamy lasery, ogarniemy to laserami. No, uciekaj, uciekaj schodami do góry. Tu, schodami do góry. Dobra, uratowaliśmy klona, ale ja nie wiem, po co ja ci pomagam, to ty w końcu mnie zdradziłeś, no ale... Nie zdradziłem. Jak nie zdradziłeś? O co ci chodzi? Dałeś kamień klonowi, znaczy świrusowi. Nie dałem mu nic, sam sobie zabrał, wykiwał mnie. Ta jasne, że cię wykiwał, kurczę, przestałem. Dostałem wiadomość od ciebie, że oddałeś mu. Tam umie, nawet zobaczymy, pewnie tam jest, chodź, chodź. Chodź, o kurde, tędy nie przyjdziemy, Chodź, chodź tędy, ale dobra, z tobą jest, tragicznie z tobą jest. Dobra, o cię sunę, co jest grane. Jak dobrze, że my się stąd wynieśliśmy w miarę szybko, że mi nic nie jest, ale może być ciężko. Dobra, mam nadzieję, że mi się nic nie stanie od tego, że nie tutaj jestem. Przebywaj dłużej niż pół godziny. No, ale ja mam skafander, rozumiesz? Mam skafander! Co ulegnie zniszczeniu? Co ulegnie zniszczeniu? Skafander! Jak skafander może ulec zniszczeniu? Jak on... Ej, ja nie mogę się dostać do domku teraz. Mój domek jest zalany. I ja nie mogę, czekaj, czekaj. Ja wiem, jak się tam dostać. Chodź, tędy się dostaniemy. A tu książka była w tym, no. Co tam jest? No i tu właśnie jedna z tych książek, patrz. Czekaj. O! No to patrz tą książkę. To jest ta książka, co od ciebie dostałem. Jak się do tego odniesiesz, co? Debil. Co debil? Co debil? Przecież to jest pismo świrusa, głąbie. Wasze pismo wygląda identycznie. Napisał. Wasze... Duszę się. Powietrza. Czemu stąd się nie wyniosłeś? Ja czekaj, czekaj. A czekaj, chodź. Sprawdzimy tędy. No tu. Drogą do świrusa. Może tędy się dało uciec. Bo kopuła nie sięga chyba pod ziemią. Chodź. Mogłeś ten... Ale kurczę, czekaj. Ja nie powinienem ci tego pokazywać w sumie, jeżeli tędy się da uciec faktycznie. A nie da się, nie da się, jest zamurowane. Nie da się, już jak widzę, że zamurowane? Kopuła jest też tutaj. No zobacz, nie umiem. No, wow, nie bij mnie, ty ale wariacie. Nie umiem tego zbić nawet. To jest... No nie, chodź, no, to jest kuloodporna szyba, nie, jej się nie da rozbić. No trudno, musisz tu zostać w takim razie. Nie, proszę, pomóż mi. Nie mam jak. Nie mogę cię stąd wynieść, nie mogę cię stąd wyciągnąć, proszę. Rozumiesz? Ty już jesteś stracony. Ulecz mnie, proszę. Przepraszam za wszystko, ale jesteśmy razem. Proszę. No niestety, nie mam jak ci pomóc. Co cię tak bawi? Proszę. No nic mnie nie bawi, no ale w sumie zapłaciłeś za to, co żeś zrobił. Dobra, trudno, mnie to nie obchodzi. Proszę. Gdzie ty jesteś? A tu. No, ja ci nie mam jak pomóc, rozumiesz? Nie możesz stąd wyjść, bo jak wyjdziesz, to zaczniesz zarażać i jest ryzyko wtedy. Po to powstała ta kopuła, żeby nikt stąd nie wyszedł. Chyba muszę popełnić samobójstwo. Popełniłeś czy nie? Czy próbowałeś tylko? To chyba czas. Gdzie ty jesteś? Wskoczy do reaktora. Jakiego reaktora? Jak tu nie ma reaktora? A wiesz gdzie? Nie, tu nie ma reaktora. Gdzie jest reaktor jakiś? U Dave'a. No to wskakuj. Nie no, ja nie wiem jak... Nie zbliżaj się do mnie, nie zbliżaj się do mnie, bo ja nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć. Chcesz więc. Wiesz co? Słuchaj. Od samego początku chciałeś mi coś zrobić, groziłeś mi i tak dalej. Wiesz co? Ja nie wiem czy ja mam ci pomagać. Jak nieprawda. Proszę. Dobra, poszukam jakiegoś lekarstwa. Dobra, czekaj, poszukam jakiegoś lekarstwa, ale nic ci nie obiecuję, rozumiesz? No, niestety nie mogę ci nic obiecać, ale Jezu, jak tu jest... Jak tu jest. Obiecaj mi! Nie mogę, czekaj, kurczę, bo tu się nie da stąd wydostać. To jest... Jak ty oddychasz? No ja mam skafander, ja mam butlę z tlenem, wiesz? Aha.
Daj trochę. Nie ma takiej możliwości, bo mnie zarazisz. Wróć, wróć do swojej bazy i tam się zamknij. To masz, chyba tutaj masz ten. Wiesz o co chodzi, to, jak to się nazywa? Szczelne. Szczelne to masz chyba. Idź tam na dół i tam przeżyj, co? Ja wrócę, jak tylko znajdę jakiś lek. Wejdź do środka. Dobra, zostawiamy go. Wychodzimy w takim razie. O nie, już zacząłem dezynfekcję, czekajcie. Tu zamknijmy to. Uwaga. Dobra, dezynfekcja jest robiona. Dobra, super, udało się. Przechodzimy sobie na to, tylko tu zamkniemy. Dobra, na całe szczęście on nie próbował wyjść, więc to jest tyle dobre, że nie było problemu z tym. Nie wiem, straszne rzeczy się tu dzieją. Nie wiem, o co chodzi. Jakby nie było, mamy trochę lipę tutaj z klonem, bo troszkę się zaraził chłopak, nie, jak widać zresztą. No nie wiem, musimy poszukać jakiegoś leku, może uda się go uleczyć, może nie, tego nie wiemy tak naprawdę. W każdym razie póki co nie mogę nic z tym zrobić, trochę mi go szkoda, przyznam szczerze, no bo w sumie to jest mój klon. W sumie to, no fakt faktem, troszkę mi pomagał też później, no jeżeli faktycznie to nie on napisał i faktycznie Świrus napisał tą książkę, no to faktycznie, no niesłusznie tam został i niesłusznie tam ginie teraz. No ale w sumie nie za wiele mogę zrobić tak naprawdę. Więc w tym momencie kończę odcinek, będę szukał następnych rozwiązań w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie, pa pa.